Witam w kolejnej części. Dzisiaj będą template'y, czyli coś fajnego w sumie. Zrobimy sobie przykład takiej konfiguracji Nginx'a, serwera Nginx'owego. Czyli wygenerujemy sobie konfigurację na podstawie pliku template'owego. Trzeba nam będzie stworzyć coś dodatkowego. Tutaj mamy nasze inventory, roles. Stworzymy sobie template'y. I teraz w tym templates stworzymy Nginx Conf J2. Teraz powiem, co to jest to J2. No i sobie zapiszemy ten pliczek. Co to jest rozszerzenie J2? Rozszerzenie J2 jest to Jinja. Już pokazuję. I objaśnię. Jinja, czyli język do templateowania, silnik templateowania, używany bardzo silnie w Pythonie, stworzony chyba nawet dla Pythona, dla Django, dla pisania stron frontendu. No, ale naturalnie, że Ansible jest napisany w Pythonie, no to po prostu możemy go używać. I tutaj możecie sobie znaleźć jakiś kurs tego template'owania i poczytać, jak to się robi w szczegółach. Ważne są te elementy, których będziemy używać. No i tutaj, nie wiem, tam bloki, ify są jakieś while, pętle i tak dalej, no jest tego. No, nie będę robił, jak będzie ktoś chciał, to zrobimy osobny kurs o Jinji, ale dzisiaj no, zajmijmy się tym Ansiblem. I tak, na potrzeby naszego tego wykładu mam taki pliczek, który tutaj będzie. Zrobimy sobie tak. To jest taki najprostszy przykład pliku konfiguracyjnego Nginx'a. Tutaj akurat template'ów nie ma. To będzie plik bez żadnych zmiennych. Będzie taki template, który po prostu będzie kopiowany i tyle. Nie będzie nic w nim zmieniane. Ważna jest ta konfiguracja. W administracji Nginxem już wspominałem. Tutaj będą konfigi serwerów umieszczane. No dobra, mniejsza z tym. Jesteśmy w Ansiblu. I tak, mamy sobie ten pliczek. No to teraz sobie zrobimy pliczek konfiguracji serwera, czyli na przykład nasz. To będzie frontend. A na przykład. I dobra. I też już napisałem coś wcześniej. Objaśnię. Tutaj jest tak. Zaczynamy nasze template'owanie. I mamy funkcję for. Czyli pętla for.
dla serwera w serwerach, czyli mamy jakąś tam zmienną, zaraz sobie stworzymy zmienną serwery. Wykonujemy dla każdego elementu tej listy to, co tutaj jest pod spodem. Czyli tworzymy port, na którym słucha, dodajemy nazwę serwera, lokalizację rootowego katalogu, no i kończymy fora. To tak wygląda. I to jest właśnie ta zmienna nasza tutaj. Ta zmienna i to jest zmienna. Prezentacja poprzez podwójne te nawiasiki klamrowe. No dobra, zapisujemy sobie. I teraz tak, mamy te dwie zmienne. No to musimy sobie je gdzieś dodać. Zróbmy sobie to poprzez. Inwentory i pokażę taki myczek, że możemy sobie stworzyć katalog. Group vars. I w tym katalogu group vars możemy sobie dodać frontend. Katalog frontend. I teraz sobie stworzymy pliczek. Farstacja. I teraz tak, w tym pliczku tworzymy sobie listę servers z naszymi elementami. I będziemy przykład. Szkolenie. No i root tier. Root tier standardowo będzie niksie, jest teraz chyba user share nginx i tutaj jakiś katalog, nie pamiętam jaki katalog tam miałem szkolenie, ale chyba jest szkolenie, teraz sprawdzimy. Jest szkolenia. Dobra. No już mamy dodaną zmienną. Jeszcze sobie sprawdzimy. Tutaj Vim Templates. To jest frontend. No tak jak widać jest. Okej, dobra. Czyli tak, jest server name i server root dir. Bardzo dobrze. Teraz wyjaśnię, o co chodzi. Tutaj jest YAMLowa prezentacja, czyli mamy element server i z tego serwera wybieramy sobie zmienną server name i zmienną root dir. Dobra. Wszystko się zgadza. No to teraz sobie wykonajmy ten Ansible i zobaczymy, co się stanie. Tak, możemy sobie wykonywać. Nie napisaliśmy oczywiście.
Frontend task main. Nie napisaliśmy oczywiście najważniejszego, czyli taska. A żeby task zadziałał, no to musimy sobie dodać. I zrobimy sobie i mamy kolejną Ansible build in template. I tutaj jest tak. Source. Musimy podać oczywiście ścieżkę. To będzie ten lights. I to będzie templates. I będzie frontend. Dobra. Czyli sobie bierzemy to. I dodajemy jako source. Teraz destination, czyli cel. A konfiguracja Nginx-a znajduje się w etc, Nginx i tutaj będzie conf Nginx, ale to mamy nie główna konfiguracja, czyli tylko będzie conf d. O tym też tłumaczyłem w administracji. Jeszcze mode, czyli uprawnienia na pliku. To musi być 6.4.4. Tak, zgadza się. No i dobra. Mamy stworzonego taska. Wszystko się zgadza. No i wykonajmy sobie playbooka. Jak widzicie, zmieniło się. I teraz możemy sobie sprawdzić. etc nginx conf d frontend conf. A jak widzicie, jest pięknie server name szkolenie. Szkolenia. Czyli stworzył nam się config. Żeby teraz go porównać z naszym template'em, to zrobimy templates i tam jest frontend. Jak widzicie, to jest template. No, to jest nasz wygenerowany config. Czyli nam się pięknie podstawiły zmienne. Gdzie jeszcze możemy wykorzystać zmienne? To chyba o template'ach to chyba tyle. No, żeby to bardziej rozbudować, no to trzeba by było po prostu jakiś lepszy przykład z Jinjo, czyli tam jakieś rozbudowane, jakieś podstawianie zmiennych, jakieś ify, fory i tak dalej. No ale to już jest temat na Jinjo, nie na Ansible'a. Tutaj no, to jedynie to wykonanie tego naszego taska, czyli
użycie wbudowanej funkcji template'owania, podanie source'u, plik musi być jako Jinja 2, albo nawet nie Jinja, nie musi zawierać elementów tam żadnych Jinjowych, zwykły płaski plik może być. I no, destynacja, gdzie się ten plik ma stworzyć. I Ansible na podstawie zmiennych, które sam sobie ma, które gromadzi, no, generuje ten plik ze zmiennymi. Jak jeszcze wykorzystać Jinja w samym Ansible? No to wróćmy do tego. I tutaj mamy na przykład built-in. Widzicie, nie? Funkcję DNF. I tutaj możemy sobie zrobić w ten sposób. Widzicie, używam tej samej konstrukcji zmiennych, czyli podwójny nawias klamrowy i w środku jest nazwa zmiennych. No i sobie teraz przejdziemy z powrotem do naszego pliku inwentory. I tutaj w inwentory sobie dodamy zmienną lekcję vars i będzie tylko tu będzie problem z tym. Dobra. Lepiej to zrobić w naszym pliku inwentory, który już mamy, group vars frontend. I tutaj sobie stworzymy YAMLu normalnie i będzie nginx. Widzicie? I od razu nam wzięło ten plik. To jest tak, że jak stworzycie katalog group vars, następnie musi być nazwa grupy, katalog i plik jamlowy. Ansible automatycznie będzie szukał zmiennych w tym katalogu, w tej ścieżce. Inwentory, group vars i frontend. Także jeżeli znajdzie tam plik jamlowy, to go użyje. No i wykonajmy sobie jeszcze raz. No tak. W Jinja nie trzeba, w Ansible trzeba. Jeszcze zapomniałem dodać o cudzysłowiach. To musi być w cudzysłowie. Jak widzicie, wykonał, zainstalował Nginxa i wygenerował, no nie wygenerował już, stwierdził, że jest taki sam. Już nie trzeba generować drugi raz. Tak. Czyli wygenerował nam plik konfiguracyjny. To by było na tyle, jeżeli chodzi o template'y. Jeżeli będziecie zainteresowani no, szerszym spojrzeniem na to template'owanie, czyli jakieś tam lekcja taka szczegółowa, dłuższa, no to dajcie znać, to coś pomyślę, może jakieś przykłady kolejne dodam. Ale myślę, że taki jeden jest wystarczający, można potrenować. Dobra, w kolejnym filmie zajmiemy się czymś podobnym tutaj, co robiliśmy do template'owania. Tylko, że to nie będzie template'owanie, nie będziemy mieć pliku template'u. Będziemy dodawać tak zwane bloki, na przykład w konfiguracji jakiejś albo no, w jakichś plikach. Ja pokażę to na najbardziej oczywistym przykładzie hostów, pliku hosts na Linuxie. Będziemy dodawać hosty właśnie tym blokiem i też za pomocą zmiennych. To jest funkcja Ansible built-in block in file. No i pokażę taki przykładzik, jak to działa. No i może coś jeszcze. Może razem z tym block in file
dodam też line in file. Także na dzisiaj to by było tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!